Natural czy nie? Czyli seria, w której oceniamy polskich i zagranicznych influencerów, a dziś na cel wlatuje The Rock. Bez wątpienia The Rock jest inspiracją dla wielu osób, ponieważ jest to symbol ciężkiej pracy i konsekwencji w dążeniu do celu. Niemniej jednak tak naprawdę wystarczy jeden rzut oka na sylwetkę The Rocka, aby zobaczyć naprawdę mnóstwo czerwonych flag. Spektakularne transformacje przygotowując się do ról filmowych, konsekwentny progres masy mięśniowej pomimo wielu lat treningów, dodając do tego, że Rock to 50-letni facet, którego waga waha się w granicach 120 kg, tak naprawdę dość trudno mieć jakiekolwiek wątpliwości. Wskaźnik FFMI pokazuje, że Rock nie jest naturalny i ja zgadzam się z tym absolutnie w 100%. Dodatkowo uważam, że aby utrzymać tak dobrą sylwetkę i tak dużą masę mięśniową w tym wieku, to niestety nie wystarczy brać tylko zdrowotnych dawek testosteronu i w grę musi wchodzić coś jeszcze. I mimo, że uważam, że Rock jest pozytywną postacią, z której warto brać przykład, to również warto jest mieć realistyczny pogląd na to, co jest osiągalne naturalnie.